witam serdecznie, szanowni państwo. Dzisiejsza briefing prasowy jest pokłosiem mojej wypowiedzi na ostatniej sesji Rady Miejskiej, na której debatowaliśmy na temat uchwały odnośnie strefy płatnego parkowania, między innymi odnośnie ulicy Portowej. I w pewnym momencie padła propozycja z mojej strony, że zaproponuję, aby w tej części miasta, konkretnie na ulicy Portowej, opłata parkingowa wynosiła 0, czyli żeby po prostu nie była uwzględniona w strefie płatnego parkowania. I pierwotnie, faktycznie, tak jak mówiłem, miałem być inicjatorem tej uchwały. Niemniej spotkałem się z panem prezydentem i na ten temat rozmawialiśmy. I spotkanie miało miejsce dzisiaj. Pan prezydent obiecał, że wyjdzie z tą inicjatywą, to znaczy zaproponował, żeby jednak on wyszedł z propozycją tejże uchwały, uwzględni w 100% ulicę Portową, czyli nie będzie jej w strefie. Natomiast prosił też o chwilę czasu, bo być może jeszcze, tak jak na sesji padały słowa z różnych stron, czy to z Platformy Obywatelskiej, czy z PiS-u, czy także od naszych radnych z Klubu Sojusz Obywatelski Grudziądz, żeby po prostu ewentualnie jeszcze tą uchwałę doprecyzować tak, żeby była, że tak powiem, służyła mieszkańcom przez lata. Natomiast też chciałem wrócić do historii, bo z czego w ogóle wyszło to, że ulica Portowa została objęta strefą. Pamiętamy rok 2019, kiedy niestety musieliśmy wejść w program naprawczy. W ramach tego programu jednym z punktów było to, aby zwiększyć przychody miasta. Mieliśmy tutaj tą strefę, ulicę Portową i jeszcze inne części miasta włączyć do tak zwanej strefy B, z tego tytułu uzyskać określone przychody. No ale co pokazało życie? Życie pokazało to, że po roku zmienialiśmy, w momencie kiedy wyszliśmy z programu naprawczego, zmienialiśmy tą uchwałę. Był wniosek pewnej grupy radnych i faktycznie ten wniosek został uwzględniony, poparty jeszcze analizami Zarządu Dróg Miejskich. Wynikało wtedy, że po zmianie i po wprowadzaniu opłat przychody miesięczne na ulicy Portowej to jest kwota rzędu 1400 zł. Ja rozumiem, że to jeszcze trzeba z operatorem podzielić, czyli pewnie to 700 zł miesięcznie, 700 zł dla operatora, 700 powiedzmy po stronie miasta. Minął następny rok, mamy rok 2021 i w tym 2021 roku słyszymy, że opłaty, przychody z tytułu parkowania na ulicy Portowej wynoszą 1000 zł. To się pytam, gdzie jest sens, tak? Czy dla 12 tysięcy rocznie, tak? Rocznie, 12 tysięcy złotych rocznie, bo mniej więcej tak wynika z wypowiedzi pracowników Zarządu Dróg Miejskich, czy jest naprawdę sens utrzymywać to? Ja uważam, że nie, że budżet, który ma 700 ponad milionów złotych, który niebawem będziemy uchwalać, stać ten budżet, żeby sobie odpuścić 10-12 tysięcy złotych, a mieszkańcy, żeby parkowali w ludzkich warunkach, tak, bo widzimy tutaj, może tego nie widać dokładnie, ale tam gdzie nie, gdzie się jedzie, można sobie resor urwać, czy samochód uszkodzić. I taka była moja intencja wyjścia z tą propozycją zmiany uchwały. Natomiast powtarzam jeszcze raz, mówię, jestem po rozmowie z prezydentem. Prezydent uwzględni moją prośbę, czyli to, żeby na ulicy Parkowej, przepraszam, na ulicy Portowej nie była płatna. Ewentualnie po konsultacjach z klubami w Radzie Miejskiej być może jeszcze coś do projektu tej uchwały wejdzie. Niemniej obiecał, że ta uchwała będzie procedowana 22 grudnia. Mi nie pozostaje nic innego, tylko ewentualnie podziękować panu prezydentowi. I mam nadzieję, że radni taki projekt uchwały poprą. Dlaczego tak późno? Ja wychodzę z założenia, panie redaktorze, że lepiej późno niż wcale, tak? Natomiast możemy... Ale pod pretekstem programu naprawczego, który trwał kilka miesięcy zaledwie, wprowadzono szereg podwyżek, które nie zostały anulowane. Tych podwyżek było kilka, między innymi podwyżka za przejazdy komunikacją miejską, za parkowanie, podatek od nieruchomości. W zasadzie te podwyżki wszystkie pozostały, a program naprawczy został anulowany. Znaczy, mogę odpowiedzieć tak. Z
inicjatywę uchwałodawczą ma nie tylko prezydent, mają kluby radnych, tak? Jeden, drugi, trzeci. Dlaczego klub radnych Prawa i Sprawiedliwości na przykład z taką inicjatywą nie wyszedł? To jest moje pytanie. Natomiast ja wiem, że temat podwyżek jest tematem i był, i będzie zawsze tematem drażliwym, tak? No ale z drugiej strony, jeżeli paliwo, ropa, tak, w tym momencie podrożała, nie wiem, w ciągu roku, pewnie rok do roku, około 30%, to jest pewna składowa mająca duży wpływ na koszt biletu MZK, powiedzmy chociażby o tym, do tego się odniosę, do tego koszty osobowe, to no, trudno jest obniżać coś, jeżeli w kraju panuje ogólna drożyzna, inflacja szaleje na poziomie 8 czy 10%, tak? No założenia takie są, że może być w Polsce druga Turcja, gdzie lira straciła wczoraj tylko w stosunku do dolara 16%, także no, no polityka Narodowego Banku Polskiego i rządu polskiego jest taka, a nie inna, że niestety no nie da się obniżać, trzeba ewentualnie utrzymać albo no niestety robić to, co robi rząd, podwyżki, bo to nie idzie tylko z dołu, ale idzie też od góry, tak? Jeżeli mamy ogólną drożyznę, jeżeli gaz drożeje, tak? Jeżeli inne rzeczy drożeją, ja po prostu sam jestem w szoku. Ostatnio znajomy rolnik mówi do mnie, że w ciągu 3 czy 4 miesięcy tona saletry wzrosła z 900 zł do 3000 zł przez kwartał. No to trudno wymagać, ja rozumiem, trudno wymagać od prezydenta, żeby teraz się wycofywał. Jeszcze jedno pytanie takie na zakończenie. Dobra, macie propozycję, żeby parkowa została wyjęta z podstrewy, a czy, bo też się zastanawiam, być może niektórzy kierowcy może jednak zostawić lepiej po tej konstrukcji, ona się zawsze nie będzie żadnej rotacji. Czy jednak tą złotówkę by nie zostawić i to byłoby tak, że no, część by pewnie parkowała, ale może byłaby jednak na tej portowej większa rotacja, jak ktoś przyjeżdża, nie wiem, nawet turystycznie, teraz mamy coś się rozwijać pod takim kątem. Znaczy, zdania będą zawsze podzielone, tak? Jedni będą mówili, że ta złotówka coś da, druga mówi, będą mówili, że ta złotówka nie da. Pani redaktor, jeżeli to by było w centrum miasta, to ja rozumiem, tak, że będzie rotacja, ale tutaj, no często tutaj bywam, biegam, tak? Często i też tu biegam, tu naprawdę nie ma żadnej rotacji. Ale te samochody stąd no to pojawią się tu. Tak, ale no nie wiem, czy się wszystkie pojawią, ale de facto rotacji nie będzie. Tak? Zbyt wielkie. Także nie mówmy tutaj o rotacji. A jeżeli ostatnio prezydent mówił, bo ja nie wiedziałem, że to jest teren miejski, no to być może no możemy też wygospodarować w przyszłości jakieś środki i zrobić tam parking, czy komuś wydzierżawić parking. No nie wiem, no trudno, pomysłów jest wiele, tak? Pojawił się też pomysł zrobienia parkingu tam przy Błoniach Nadwiślańskich, tam na dole, czy tam był swego czasu taki parking tymczasowy. W zasadzie mógłby tam taki parking powstać. Tanim kosztem. Możemy ewentualnie sygnalizować takie kwestie panu prezydentowi, natomiast no, wykonawcą nie jesteśmy. Nie jestem przełożonym Zarządu Dróg Miejskich, żeby ewentualnie wydawać polecenia, ale cenna i słuszna uwaga.